Cześć. Pokażę Wam, jak zrobić prosto w kilka minut stronę internetową. Uruchommy sobie najprostszy edytor tekstowy, notatnik. Start, akcesoria systemu, notatnik. Cyk. Powiększmy sobie to okno. Notatnik jest edytorem tekstu. Możemy sobie pisać dowolne teksty w notatniku. Natomiast my użyjemy dzisiaj go do tworzenia dokumentu HTML, który również jest tekstem. Dokument HTML, czyli inaczej strona internetowa, składa się ze znaczników. Co to jest znacznik? Znacznik jest to... Znacznik rozpoczynamy dzióbkiem w lewo, nazwą oraz dzióbkiem w prawo. To jest znacznik otwierający. Znacznik zamykający różni się tym, że ma w środku tutaj tak zwany slash czy też ukośnik. Wewnątrz znacznika HTML, czyli pomiędzy znacznikiem otwierającym a zamykającym, możemy wpisać dowolną treść. Akurat HTML służy do tego, żeby wyznaczyć początek i koniec dokumentu, także nic poza nim nie powinniśmy pisać. Dwie najważniejsze części HTML-a to head i body. Stwórzmy sobie head, czyli głowa, oraz body, czyli ciało. O, zapomniałem zamknąć, popatrzcie. W headzie mamy informacje, tak zwane metadane, które opisują naszą stronę, na przykład title, czyli kolejny znacznik HTML. Title. Piszemy tytuł naszej strony. Zamykamy title. Jak widzicie, jak zamykamy znacznik, przypominam o tym slashu. Liczba enterów czy pustych znaków nie ma żadnego znaczenia. Teraz do czego służy body? Jak już powiedziałem, służy do treści. W body jest cała treść, która będzie widoczna. Tutaj nie opisujemy żadnych danych. Tutaj tworzymy dane. Stwórzmy na przykład nagłówek. H1. Header 1, czyli nagłówek poziomu pierwszego. Bardzo duży nagłówek. Duży nagłówek. Stwórzmy mniejszy nagłówek. Do tego służy znacznik H2. Troszkę mniejszy nagłówek. Możemy sobie robić wiele takich nagłówków, aż do H6. Bardzo mały nagłówek. Jeśli chcemy napisać jakiś tekst, najprościej użyć do tego znacznika P. Oznacza paragraf po angielsku, czyli akapit. Mój pierwszy akapit. Witam na mojej stronie. Zamknijmy sobie akapit, tak? Pamiętajmy o zamykaniu. Jest to bardzo ważne. Zapiszmy sobie naszą stronkę. Plik zapisz. Tutaj nazwa pliku, na przykład moja pierwsza strona.html. Zapiszmy sobie ją na pulpicie tutaj. Zapisz jako typ. Pamiętajmy, żeby zmienić się na wszystkie pliki. Jeżeli tego nie zrobimy, notatnik dopisze .txt i nasz system będzie miał problem rozpoznać, że jest to strona internetowa. Będzie to traktował jako tekst. Także, żeby na końcu było .html. Zapiszmy sobie. Zmniejszmy sobie tutaj. O, proszę spojrzeć. Tutaj mamy naszą stronę internetową. Uruchommy ją. Uruchomiła się przeglądarka, tak? Dzięki temu, że jest to dokument .html. Przeglądarka wie, że to ona ma zadanie odpalić ten plik. Popatrzcie. Zmniejszmy to sobie i porównajmy z naszym tekstem. Tu przesuńmy do lewej, a to do prawej. Mamy duży nagłówek, troszkę mniejszy nagłówek i tak dalej. Jest pierwszy akapit.
zobaczmy, że te wszystkie znaczniki są opuszczane. One służą do tego tylko i wyłącznie, żeby nasza przeglądarka wiedziała, jak interpretować dany tekst. I interpretuje w ten sposób, że dodaje a to grubsze albo większe literki. Także zachęcam do przestawienia sobie kolejności tych znaczników. Myślę, że jest to całkiem proste, żeby jeszcze zademonstrować, co oprócz tego można w HTML-u. Skorzystajmy z tak zwanych styli. Stwórzmy nasz drugi akapit. Mój drugi akapit. Do stworzenia stylu przydatny może być atrybut o nazwie style. Styl to nic innego jak wygląd. Styl równa się, otwieramy cudzysłów. To jest atrybut. Atrybut znajduje się w elemencie, tak? Po spacji. Żeby wpisać do niego jakąś wartość, po prostu dajemy równa się, otwieramy cudzysłowo i korzystamy z tak zwanego CSS-a. Najprostsza instrukcja w CSS-ie to nadanie koloru. Na przykład kolor, dwukropek i ten kolor będzie czerwony. Po angielsku red. Dajemy średnik, bo każdą instrukcję w CSS-ie kończymy średnikiem. Klik, zapisz. Przechodzimy i odświeżamy. Proszę bardzo, pojawił się nam drugi akapit i skorzystaliśmy ze stylu CSS. Oczywiście możemy dodawać więcej instrukcji po średniku w tej samej jakby składni. Na przykład kolor tła, jest to inaczej background color. Niech będzie żółty, czyli yellow. Klik, zapisz. Przechodzimy i odświeżamy. Proszę bardzo. To jest CSS i jak widać służy on do zmiany wyglądu. Znaczniki HTML przede wszystkim służą do układania treści w różnych miejscach. Pokażmy teraz kolejną możliwość stron internetowych, czyli JavaScript. Stwórzmy sobie przycisk. Przycisk jest to button. Przycisk. Zamknijmy sobie button, czyli przycisk. Odświeżmy. Proszę bardzo. Nasza przeglądarka wie, że element HTML o nazwie button trzeba interpretować jako przycisk. No i przyciskamy sobie dowoli. Niestety ten przycisk nic nie robi. I w tym miejscu pojawia się JavaScript, czyli język programowania. Tak jak poprzednio skorzystaliśmy z atrybutu, ten atrybut nazywał się style, tym razem skorzystamy z atrybutu onClick. Atrybut onClick oznacza, że po kliknięciu stanie się to, co tutaj sobie napiszemy. I jedną opcję, którą mamy do wyboru, jest tak zwany alert. Alert polega na tym, że wyświetlamy tekst, który w środku niego piszemy. Musimy taki tekst otoczyć apostrofem w tym przypadku. Na przykład witam. Fajnie, że kliknąłeś. Klik, zapisz. Przechodzimy, odśwież. Naciskamy przycisk. Witam, fajnie, że kliknąłeś. Możemy nacisnąć OK. Myślę, że tym krótkim filmikiem zaprezentowałem Wam mniej więcej, na czym polega stworzenie stron internetowych. Jest możliwe oczywiście tworzenie różnego rodzaju treści, jest możliwe kolorowanie. Tych znaczników HTML jest pewnie około setki, CSS-a jest dużo więcej, także mamy duże możliwości, natomiast z grubsza uczenie się dalszej części HTML-a to poznawanie kolejnych znaczników, które robią kolejne ciekawe rzeczy, kolejnych instrukcji CSS-a oraz kolejnych instrukcji JavaScriptu.
Także zapraszam do przyszłych filmików. W przyszłości pokażemy, jak taką stronę bardzo łatwo i za darmo umieścić w internecie. Dziękuję.